kartingowe newsy w Evrum TV i Dalia Czarnocka. W zeszły weekend odbyła się 26. edycja Pucharu Trofeo Mark Butti. Jest to jeden z najbardziej znanych na świecie eventów kartingowych, mających na celu uczczenie pamięci zmarłego młodego włoskiego kierowcy Andrea Margutti. Puchar zmieniał kilkukrotnie miejsce rozgrywek, by w 2011 przenieść się na tor Southgarda Lonato. Giancarlo Fisichella, Robert Kubica, Lewis Hamilton i można by jeszcze dalej wymieniać znane nazwiska, oni również startowali i zwyciężali w Trofeo Mark Butti. Tegorocznej edycji wystartowało trzech polskich kierowców. Bracia Szyszko, Maciek oraz Szymon oraz Lukas Korbela. Niestety, chyba żaden z naszych kierowców nie zaliczy tego weekendu do udanych. Maciek Szyszko, startujący w kategorii KF Junior, startował do finału z 9 miejsca, na mecie dojeżdżając dopiero na 20 pozycji. Jeszcze większego pecha miał jego starszy brat Szymon, jadący w klasie KF, któremu w finale zablokował się gaz. Zawodnik z Gdańska zakończył rywalizację na 18 pozycji, dwa okrążenia przed końcem wyścigu. Kilka oczek w górę natomiast awansował Lukas Korbela, który w najszybszej biegowej kategorii KZ2 z 23 miejsca na starcie przebił się o 4 pozycje do przodu. Zdecydowanie lepiej poradzili sobie reprezentanci Polski na kolejnej rundzie włoskiego Pucharu Roka Strefy Północnej. Na Pista Winner o najlepsze lokaty walczyło czworo Polaków z prawie setką zawodników z Włoch. W mini roku, a więc w najmłodszej kategorii wiekowej, startowali Hubert Laskowski i Kacper Sztuka. W finale Laskowski dojechał na 18 miejscu, ale wyścig ten okazał się pechowy dla Sztuki, który przejechał tylko jedno okrążenie i ostatecznie został sklasyfikowany na 28 pozycji. Kolejni młodzi reprezentanci w Junior Roku poradzili sobie świetnie. Nikodem Wierzbicki był szósty, a Jan Antoszewski zajął drugie miejsce. Trzymamy kciuki za naszych kierowców, którzy z roku na rok osiągają coraz lepsze rezultaty na zagranicznych torach. Na koniec kontrowersyjny temat związany z przednimi zderzakami. CIKE FIA na początku tego sezonu wprowadziła obligatoryjnie na międzynarodowych zawodach nowe mocowanie zderzaka, które miało zapobiegać nagminnemu wypychaniu konkurentów z toru. Doszło do tego, że zderzak opadał po najechaniu na tarkę lub trawę i powodował utratę kontroli nad wózkiem lub odpadał w ogóle. Dlaczego to rozwiązanie budzi takie kontrowersje? Ponieważ może zdarzyć się, że zawodnik wypadnie na trawę lub żwirowe pobocze i powinien mieć szansę dalej uczestniczyć w rywalizacji. Bez przedniego zderzaka grozi ta dyskwalifikacja. Po wielu protestach ze strony kierowców i zespołów, CIKE FIA zdecydowało o powrocie starych zderzaków. Międzynarodowa Federacja Kartingu w dalszym ciągu pracuje nad wprowadzeniem tego pomysłu w życie z niewielkimi poprawkami. Na premierę nowego zderzaka musimy poczekać do maja. W międzyczasie na facebookowych profilach kierowców możemy śledzić dyskusję, że wystarczyłoby zatrudnić wykwalifikowanych i dobrze przeszkolonych wirażowych, którzy zgłaszaliby incydenty głównemu sędziemu, co skutkowałoby nakładaniem kar na zawodników, tak jak kilka lat temu. Bez potrzeby nowych rozwiązań. Do usłyszenia za tydzień z kolejną porcją kartingowych newsów.